Kiedy przyglądam się dzisiejszym, szczególnie młodym ludziom, niestety, to zauważam, że kompletnie nie rozumieją, co to jest odpowiedzialność. Oczywiście nie dotyczy to tylko młodych ludzi, żeby było jasne, dotyczy to wiele grup społecznych. Najmniej dotyczy to ludzi starszych, ponieważ oni jeszcze zostali wychowani, wyrośli i przeżyli swoje życie właśnie w takim duchu odpowiedzialności. Nie jest ważne w tej chwili, czy dobrze rozumianej, czy źle, ale znali to pojęcie i to pojęcie decydowało o wielu sprawach w ich życiu. Dzisiaj szczególnie młodzi ludzie właśnie podejmują pewną decyzję od tak, bo jest moda, bo ktoś rzucił 8 gwiazdek, bo ktoś wymyślił jakąś durną modę. A kilka miesięcy później ci sami ludzie gryzą się w usta, przeklinają, że dali się oszukać. Właśnie na tym polega problem, że nie rozumiemy, co robimy, jeśli chodzi o przestrzeń czasową. Kiedy dzisiaj coś zrobisz, to może być fajnie. Jeśli dzisiaj pierwszy raz w życiu, przed małżeństwem, będziesz uprawiał seks, to będzie fajnie. Ale w wielu przypadkach parę miesięcy później jest problem. No bo będzie dziecko. No ale jak to? Skąd się wzięło to dziecko? No właśnie, skąd się ono wzięło? Przecież nie o to chodziło w tej upojnej chwili, prawda? Na szczęście mamy takie prawo, które w zasadzie uniemożliwia mordowanie dzieci. Tak, ja wiem, że ludzie to robią. Wiem, że wycieczki sobie robią również na zachód Europy i usuwają ciążę. Mordują dzieci nienarodzone, to wszystko jest prawda. Ale jednak w większości przypadków te dzieci przeżywają. I mamy następny problem. Ponieważ młodzi ludzie mają dziecko. No i co teraz? No teraz trzeba go wychować. No ale żeby wychować dziecko, to trzeba założyć rodzinę. I uwaga, to jest kolejny problem. Ja rozmawiam z młodymi ludźmi i okazuje się, że oni uciekają od małżeństwa. Nie, małżeństwo nie. Dlaczego? Bo, uwaga, bo to odpowiedzialność. Mąż jest odpowiedzialny za żonę, tak, oczywiście. Żona odpowiedzialna jest za ich wspólny dom, oczywiście. No ale przecież jak to? Na imprezę nie będę mogła pójść? Z koleżankami, z kolegami nie będę mógł pójść na piwo? Do klubu, na koncert pojechać, wyskoczyć na parę dni do Berlina i dać sobie. To zależy, kto gdzie sobie daje. Jedni w żyłę, drudzy w co innego. No dokładnie tak. Nie wolno już wtedy. Bo odpowiedzialność mówi, że nie. Bo mam żonę, mam dziecko, mam pracę, mam obowiązki. I tak dalej, i tak dalej. Ludzie tak przeżywają młodość i później nagle okazuje się, że patrzą do lustra i myślą, a cóż to się stało, że się tak postarzałem? I okazało się, że już nie mam 20 lat, ale mam 40. I rozglądam się po domu i okazuje się, że dom jest pusty, bo tutaj nikogo nie ma. I okazuje się, że moje życie leży w ruinie. I okazuje się, że już nie można nic naprawić. I wtedy mi się przypomina, że przecież był ktoś, z kim mogłem założyć rodzinę. Przypomina mi się, że był ktoś, za kogo mogłam wyjść za mąż, ale nie chciałam, bo chciałam być wolna. To jest straszne nieszczęście. Ci ludzie później są tak sfrustrowani, że niestety bardzo często zaczynają się mścić na młodych ludziach, zazdroszcząc im to, tego, że ci są młodzi,
że przed nimi jeszcze jest życie, że jeszcze mają nadzieję. I wiele razy słyszałem o tym, jak ludzie w średnim wieku niszczyli ludziom młodym życie, bo ich życie leżało w gruzach i zrobili wszystko, żeby życie tych ludzi, młodych ludzi, też leżało w gruzach. Zero odpowiedzialności. A jak tu mówić o odpowiedzialności za swój kraj? Jak tu mówić o odpowiedzialności za swoją ojczyznę? Nie ma odpowiedzialności? Ktoś to załatwi? A w zasadzie to po co nam odpowiedzialność? Przecież nie musimy być Polakami. A kim będziesz? Niemcem? Francuzem? Nie będziesz Niemcem ani Francuzem. Będziesz nikim. Śmieciem, z którym nikt nie będzie się liczył. Bo świat tak jest skonstruowany, że jeżeli ktoś samego siebie nie traktuje odpowiedzialnie, to nikt go nie będzie traktował odpowiedzialnie. Nikt. Kiedy Rzymianie podbili Grecję, dawno temu, nie wiem czy w ogóle wiecie, że był Rzym, że była Grecja, potęga, ale było to kiedyś, trzeba się historii uczyć, no to wielu Greków zostało niewolnikami. Ale wiecie, co Rzymianie robili? Oni się bili o tych niewolników. Oni tych niewolników traktowali jak królów. Bo ci niewolnicy mieli szacunek do siebie. Wiele umieli. Potrafili nie tylko pisać i czytać, co w tamtym czasie było niezwykłe. Potrafili myśleć, nauczać, znali języki. Znali historię. Znali mechanikę. Znali biologię. Potrafili żeglować, potrafili zakładać miasta, zarządzać. Rzymianie traktowali tych niewolników jak królów. Bo ci niewolnicy mieli szacunek do siebie. Skoro nie masz szacunku do siebie, to nikt cię nie będzie szanował. A nie masz szacunku do siebie, ponieważ jesteś nieodpowiedzialny. Nieodpowiedzialna. Pewnie znacie historię między rodzicami a dziećmi. Kiedy dzieci, już dorastające, bardzo źle traktują swoich rodziców. Jak się to mówi kolokwialnie, z buta. Plują na nich, źle o nich mówią. Oczywiście to jest złe zachowanie, żeby było jasne. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że był czas, kiedy rodzice tak traktowali te dzieci. Dokładnie tak, bo dzieci były przeszkodą. Bo dzieci zawsze coś chciały, jakiś spacer chciały, jedzenie chciały, kubkę, sisiu chciały, a rodzice nienawidzili je za to, że oni tego wszystkiego chcą. Ten brak odpowiedzialności później się mści. Nie dziwcie się, że dzieci później prowadzą rodziców za rączkę na zabójstwo, na eutanazję, bo nie mają miłości do tych rodziców. Ale to wina jest tych rodziców, którzy wychowali swoje dzieci w duchu nieodpowiedzialności. Absolutnej nieodpowiedzialności. Świat stanął na głowie. I powiem więcej, nie go raz trafi, bo nie da się tak żyć. Ale jeśli masz rozum w głowie, jeśli Bóg ci rozświetla jeszcze umysł, to człowieku, stań na nogach, zacznij się rozglądać. Stań się odpowiedzialny za swoje życie i za życie swojej rodziny, za życie swoich sąsiadów, swoich bliskich, swojego miasta, swojego kraju wreszcie. Bądź odpowiedzialny, bo tylko wtedy zyskasz szacunek innych ludzi, ale też będziesz miał szacunek w swoich własnych oczach w stosunku do siebie. Inaczej zawsze będziesz nikim i niczym, śmieciem. I dzisiaj niestety wielu Polaków, szczególnie młodych, traktuje się jak śmiecie. Dlaczego? Bo wy, młodzi, nie macie szacunku do siebie, nie macie odpowiedzialności. Płacicie za to cenę już teraz, a zapłacicie jeszcze większą.